Ziba, ziba, zidoicz, witajcie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku nie będzie z nami Sopla, ale chyba nie będzie ci tęsknić. Schodzimy do tej dziury, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku. Dobra. Fascynująco dużo dziur. To, o czym chciałbym dzisiaj więc nie wiem, jaki temat dzisiaj podjąć, ale mam taką ostatnio w klasie, mieliśmy za damą lekturę, która o dziwo mi się spodobała, bo ja nie jestem jakimś takim typem uczącego się dzieciaka. Książka nazywała się Świętoszek. Jest to książka opisująca, książka napisana przez Moliera, opisująca właśnie stereotypy, a dokładnie nie stereotypy, tylko prawdę o debilach. No, tak to ja uznałem. No więc czym się zaczyna Świętoszek? Mamy już... Jak tu mam, kurwa, zejść? Target wounded. Mamy... O, wy skurwysyn. Aj, mi trochę zacina. Gra, ale nie wiem czym. Dobra, to się... Już lepiej. To przez to, że pewno tutaj było dużo tych terenów. Znaczy nie dużo terenów, tylko tereny były takie wyjątkowe. Świetnie, spierdalaj. Gdzieś jeszcze napierdala we mnie, tylko nie wiem gdzie. Anyway. Historia zaczyna się mniej więcej w ten sposób. Mamy sobie Świętoszka, czyli Tartufa, modlącego się tam w kościele, no nie? No i mamy Orgona, czyli drugiego głównego bohatera. Jest to mieszczanin, taki po prostu majętny kolo, który tam coś tam na dworze robił, ale w to nie wnikałem akurat w książce. I po prostu on znajduje tego Świętoszka w kościele, taki... Kurwa, skądś do mnie napierdala, tylko nie wiem gdzie. Za ścianą coś słyszę. Czy tu mogę przejść? Nie. Który znajduje Świętoszka w kościele, no i taki... O, szczęśliwy, że o, jaki on jest pobożny i w ogóle, i zaprasza go do siebie do domu. Żeby tam zamieszkał u niego. Wszyscy są tym jego obecnością bardzo niesmaczeni, ponieważ nie uważają go za takiego obcego, wybryka natury. No, no może nie wybryka natury, ale na pewno jest tam... mamy Dorynę, czyli ich pokojówkę. Naprawdę fajna postać, bo taka kurwa, która pomaga ludziom, a zarazem ich opierdala za plecami. Ale ona jest właśnie tak zżyta z tą rodziną. I... Ona opowiada o nim, że wpierdolił się do łóżka na samym początku i wychlał parę lampek wina. Tak na chama, no nie? Nic, poproszę, nic takiego. No i wszystko, oni się tam nim nie przejmują na razie, chociaż... Znaczy, Orgon mówi, że to jest bardzo dobry człowiek i macie go słuchać i takie tam. Czemu akcent wydaje? No. Ale co się otwiera? A, to na czas jest. Dobra. Kurwa. I mamy coś takiego, że tam Orgon wszystkim chce udowodnić, że to jest dobry chłopak i w ogóle, że pokochajcie go tak, jak ja pokochałem jego. No i za każdym razem, kiedy jakieś oszczerstwa idą na jego temat, to on wtedy się zasłania Świętoszek religią, no nie? Że o, Bóg by tak nie zrobił i takie w ogóle, no, no wiecie, metoda. Kurwa, co tu się dzieje? Kurwa, z której strony? Ja pierdolę. Jebane skurwysyństwa. I mamy... Kurwa, trochę jednak ich porozwalam najpierw, zanim zacznę mówić, bo znowu będzie jak w poprzednim odcinku, że 10% health'a, a ja napierdalam. Dobrze, gin skurwysynu. No. I mamy taką sytuację, że o, Tartuf, czyli nasz Świętoszek tytułowy, zaczyna podrywać żonę Orgona, Elmirę. No i tam oczywiście podrywa się, ona się nie daje, no bo to jest dobra matka, naprawdę taka fajna kobitka. No i zauważa to Damis, czyli syn Orgona, no i od razu idzie na skargę. Bo był bardzo cięty właśnie na tego Tartufa, czemu tu nie mogę wejść, ja pierdolę. Idzie na skargę do swojego ojca, a ojciec Tartuf oczywiście mu wtedy mąci w głowie, że nie, 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 ja jestem pobożny i w ogóle. I posłuchajcie, co on robi. Orgon wypierdala z domu Damisa. Kurwa. Orgon wypierdala z domu Damisa i przypisuje cały majątek, który przedtem przepisał na Damisa. Kurwa, co jest? Tartufowi. I... Czy ja mam coś tu kliknąć? Nie.
przypisuje cały majątek Tartuffowi oraz w późniejszym czasie oddaje... A, tutaj miałem zjechać, spoko. Oddaje rękę swojej córki, Marianny, która wcześniej już miała narzeczonego, także Tartuffowi. Ona przez to przestaje już kochać swojego ojca, no bo jak, ma męża, już wszystko było ustalone, narzeczonego, a tu nagle zmienia się wszystko, kochanie, ty jesteś tylko przedmiotem, a nie moją córką. No i jest problem, no nie? Ale żona, sprytna kobitka, utknęła sobie intrygę, w której chce właśnie pokazać Orgonowi, swojemu mężowi, jaki Tartuff jest naprawdę. Więc kazała mu się schować po prostu tradycyjnie. Wow, jak fajnie. Kazała mu się schować pod stół. No, no i tam przychodzi sobie Tartuff i on tam ją podrywa, aż w końcu powiedział takie słowa. Nie grzeszy ten, co grzeszy w tajemnicy. No i wtedy Orgon wychodzi z tego stołu zaraz po tym, jak Tartuff wyszedł, i mówi: wybacz mi, kochanie, że ci nie wierzyłem w ogóle, jaki ze mnie skurwysyn, możesz mnie kopnąć w dupę, czy coś takiego. Znaczy, nie tak mówił, ale takie moje słowa, no nie? I przychodzi z powrotem Tartuff i jest tak fajnie opisana scena, że leci już z uściskiem do tej Elmiry, a tu nagle Elmira się odsuwa i pokazuje... O, granaty. I ukazuje się za nią Orgon. No i wyobraźcie sobie scenę, bo jest naprawdę sytuacja... Komedia, taka sytuacja naprawdę fajna. I wypierdalaj z mojego domu dosłownie. No nie? A tu Świętoszek mówi: a nie, ty mi przepisałeś cały majątek na siebie, to ty wypierdalaj. I na dodatek skurwiel jeszcze pogmerał w dokumentach Orgona i skombinował jakieś dokumenty na temat, no dzięki którym mógłby sprawić, że udowodni, że Orgon niby tam na rzecz państwa się tam... No, że państwo oszukiwał, no nie? I żeby jeszcze Orgona do więzienia posadził. No i tam już jest wszystko przejebane w ogóle. Kurwa, skurwysyny jebane. A to jest fajne, w ogóle. Tak mogę się schować za tymi? Gdzie tu jest snajpa? Jest moja cudna snajpa! Kurwa, mój zez. Moja cudna snajpa i mój cudny zez. Yeah! No i jeszcze tam wszystko przejebane. Synu, wybacz mi, oddaję ci cały mój majątek, tam oczywiście do Damisa, potem Damis wybaczył ojcu, Marianna, córeczka, też mu wybaczyła, no ale teraz mają przejebane, no bo muszą się wyprowadzić. Komornik przychodzi i przychodzi też gwardzista, no nie? Żołnierz, gwardzista, czy coś tam. No i co, myślimy już, o nie, nie będzie happy endu w ogóle, że zajebali wszystko i Orgon, Tartuff przejmie władzę, a Orgon... Kurwa mać. A Orgon... O, bardzo mi przykro. Wcale nie. I... A Orgon będzie w więzieniu, no nie? A tu nagle jest taki myk, że przychodzi gwardzista, który rozpoznał Tartuffa, ponieważ on jest poszukiwanym oszustem. A cię mam, ty skurwysynu! Ty skurwysynu! 10 lat cię szukałem, w końcu cię znalazłem w ogóle! I łapią go i jest happy end. No, wszyscy sobie wybaczają na sam koniec. Tylko że ja zauważyłem, to jest takie moje tylko gdybanie, ale ja zauważyłem taką trochę incepcję w wywaleniu Damisa z domu, a Tartuffem, ponieważ mnie się wydaje, że jak Orgon wywalił Damisa wtedy z domu, a młody człowiek w jego wieku, który nie miał przypisanego spadku po ojcu, nie miał możliwości na dalszy rozwój w kraju, no nie? To były takie właśnie takie sprawy, że jeżeli nie miałeś tego spadku, to miałeś dość przejebanie. Dość, mocno. Więc mnie się wydaje, że właśnie Tartuff sam został przez swojego ojca wyrzucony i wtedy właśnie Damis by taką samą drogą poszedł. Gdzie on we mnie napierda? A tu jest gnój jeden! Ty ninja jebany! Wyobraźcie sobie, że akurat Tartuff przejął ten majątek i Damis był na został wywalony na bruk i tak samo zaczął potem oszukiwać jak Tartuff. To jest takie moje tylko gdybanie, ale coś w tym jednak jest, no nie? Takie wymyślona przeze mnie incepcja w tej... Kurwa, jak ci przypierdolę zaraz w tył pleców. Wracaj do feria, oj. I ty też, będziesz miał kolegę. Będzie couple marriage. Jak w Little Buddy. Nie, Little... Nareszcie jakiś sekret. Powiedz mi, że będzie nowa broń. To jest sekret, tak? No pewnie. Crawluj! A nie, ja tu mam przejść. Spoko.
Te moje nadzieje. No i tak ogólnie jest właśnie o tej lekturze. To jest jedyna chyba przyjemna lektura, jaką mi się czytało. Bo... I to najlepsze jest to, że Molière musiał 5 lat czekać, zanim jego jego sztuka, znaczy Świętoszek, zostanie wystawiona w teatrze. Dlaczego? Ponieważ Kościół uznał, że to jest, że ta sztuka obraża Kościół, a co więcej, jakiś ksiądz jeszcze domagał się, żeby go na stosie spalili. Chyba ich kurwa pojebało. Ale wiecie, to jest... Kurwa, dajcie mi przejść. Kurwa. Kurwa. Utknąłem! Ja pierdolę. Cofnij. Ponieważ to właśnie były czasy klasycyzmu francuskiego, znaczy nie, ogólnie to był ten renesans, no nie? Jak barok był przesrany, bo mieliśmy jezuitów i oni... tam msze były bardzo fajnie opisane w książce, że wyglądało to w ten sposób. Wychodzi ksiądz, rozbiera się do nago, zaczyna się wbijać sobie kurwa jakieś gwoździe, biczować się jakimiś biczami, z kolcami czy coś. Ludzie zaczynają płakać i prosić, żeby przestawał i na sam koniec chodził z tacą i zbierał kasiorkę. Znaczy nie, to jest takie moje powiedzenie, ale dzięki temu ludzie właśnie byli bardziej pobożni dzięki temu. Jezus Maria, to jest okropne. Są jeszcze takie kraje, w których... Jest taki kraj, gdzie mają taki obrząd chrystusowy, że... Chrystusjanizm, ja pierdolę. To mi wygląda na bossa. Idą taką drogą krzyżową, dźgają się taką paletką jak do ping-ponga, tylko że ze szkłem powbijanym po plecach. O, przepraszam, mi się odbiło. I bez przerwy się jeszcze chlastają. Kurwa, napierdalaj. No i napierdalają, no kurwa. Dawaj, snajper! Dawaj, gdzie jesteś, kurwa, co go zajebę, kurwa! I oni, już fakt, jakoś w miarę dam sobie radę z oglądaniem tego, jak oni chodzą i się biczują do krwi, dosłownie skóra jest zdarta jak z chuja czy coś takiego. I to w miarę jakoś przejdę, bo piłę czwórkę oglądałem. Nie, w której pile była ta scena, gdzie kolesia ściana zgniotła? No nieważne, ale to pamiętam, więc... Kurwa, ty, panie, ty się nie ruszasz, ty jesteś martwy... A ty napierdalasz we mnie mimo wszystko, co? O, headshot! Kurwa. Kurwa! Ale zjebałem to. No to amunicję nie mam już więcej. Takiej fajniejszej. Dawaj mi jakiegoś accuracy. I najgorsze jest to, że jeden z nich zawsze, nie to żeby był złym człowiekiem czy coś, ale za takiego się uważa, krzyżuje się. Ale nie tak, że tylko się przywiązuje sznurem jakimś nieprzyjemnym w dotyku do ściany, tylko on dosłownie sobie każe wbijać gwoździe w ręce. I najlepsze, dosłownie nie wiedziałem, czy bardziej się śmiać, czy płakać, kiedy koleś powiedział, że dzięki temu sprawia, że jego rodzina jest szczęśliwsza. Że czuje się grzesznikiem i tak właśnie chce okazać to, że jest dobrym człowiekiem. Jeżeli chcesz okazać, że jesteś dobrym człowiekiem, to oddaj pieniądze na cele charytatywne albo pomagaj bezdomnym, bo jak na razie to tylko wywołujesz w małych dzieciach, a także w nastolatkach takich jak ja, okropne koszmary o tym, jak ludzi krzyżują na żywca. Przecież jak ja zobaczyłem, jak on krzyczy, to dosłownie aż mi płakać się chciało. I to ma być dosłownie miłość boska, jaką ludzie postrzegają, to jest okropne. Jeżeli tak wygląda religia, jak chrześcijanizm, jaki postrzegają ludzie, to ja wolę być już ateistą. Znaczy, ja z kolei mam tak ze swoją wiarą, że ja wierzę w Jezusa, ale nie wierzę w to, że on jest... Nie zwracam uwagi na to, że może, nawet jeżeli chodził po wodzie, bo ludzie tam naprawdę były jakieś archeologiczne duperele, że... On nie chodził po wodzie, tylko wtedy była krana na wodzie czy coś takiego, ale nie wnikam, to naprawdę. Jest niby sekretne Morze Czerwone, a tam okazuje się, że niby jest zalany Ja pierdolę, co to było? Exploding boxes. Boxes. Jest coś takiego, że tam morze jest czerwone, że krwią zalane, bo tam jacyś ludzie uciekali na statek. To było na Krecie, pamiętam, laska opowiadała coś takiego. Na wakacjach byłem i... Mówiła, że jest legenda, że ludzie jak tam uciekali na statek, to wtedy zostali zarżnięci i ich morze zostało splamione ich krwią. I piasek był cały czerwony. Fakt, był ten piasek czerwony, byłem tam. A tu okazuje się, że po prostu koralowce są i one właśnie zabarwiają ten piasek.
więc ludzie mogą, jeżeli czegoś nie rozumieją, to od razu przypisują to siłom wyższym. Natomiast dla mnie Jezus, on jest nauczycielem, a nie cudotwórcą. Bo nie tak należy go postrzegać, że jest cudotwórcą, że chodzi po wodzie i przywraca do życia zmarłych, no nie? W dzisiejszych czasach przywracanie do życia to jest chleb powszedni, no wiecie. Stan pośmiertny. I... chodźmy. Ja ci kurwa zaraz wejdę. Jebany chuj mnie zepchnął. Kurwa znowu się... jakiś spierdolony. O, ci klapki odlatują. A co do samego istoty Boga. Mnie się wydaje, że to jest taka... Bóg to była ta energia, bo na pewno była jakaś boska energia, wierzę w boski pierwiastek, który nadał życie, no nie? Stworzył każdy z atomów po... Chyba żartujecie, że mam po tej linie przejść. Ja A zobaczę, czy jest coś na tamtych linach. Wiecie? To wiecie co? W tym momencie zrobię przerwę i popatrzę na te liny, może tam będzie jakiś sekrecik czy coś. Cięcie. Dobra, jestem z powrotem. Nic tam nie było, jedynie prąd mnie jara, kiedy chodzę po tym drucie. No. A nie, po tym akurat mnie nie jara. Kurwa, mnie jeszcze napierdalają te skurwysyny z góry. O, im rzucimy granaty, jak miło. I... aj! A przyszedł se tu! Już nie przejdziesz. Moje postrzeganie Boga to jest ta boska cząsteczka, która... po prostu zadziałała na tak zwanej przeze mnie zasadzie nieodpowiedzialnego ojca. Przyszedł, zrobił i poszedł dalej. Dała życie, ale się nim nie przejmowało. Jedynie takich ludzi jak Budda czy Jezus naprawdę należy chwalić, ponieważ to są osoby, które nauczały ludzi, że naprawdę warto być dobrym dla innych. A nie jak tacy faszyści, którzy chcieli ingerować w życie innych ludzi. Ja naprawdę nie lubię, jeżeli ktoś ingeruje w życie drugiego człowieka. Ja mogę pomagać ludziom i ingerować w ich życie, ale tylko jeżeli naprawdę tego chcą. O, jak fajnie. Się odbiły, fajny dźwięk w ogóle był. Kurwa, mieliście być martwi, skurwysyny. Chuje! Chuje, budzi! O, ładnie nas wyruchali, ale oni powinni być już dawno martwi, no. Nie rozumiem. Ojebana ta gra. Na szczęście tu mamy trochę życia. Dawaj życie, super. Dawaj zwłoki. Kurwa. Przepraszam mi się. Będą mogliście to słyszeć, takie pikanie to mój zegarek. Czas na pigułkę. A tacy ludzie jak Budda dla mnie są właśnie bardzo ważnymi ludźmi, ponieważ oni nauczają właśnie dobra, jak postępować z ludźmi, nawet jeżeli oni cię nie... nawet jeżeli taki człowiek nie pała do ciebie miłością, to może nie tyle to, że go mimo wszystko wielb, ale miej pojęcie, dlaczego miał... ty z kolei masz go nienawidzi. Ty z kolei masz nie przejmować się tym, że on cię nienawidzi, no nie? Bo jak ktoś cię nie lubi, to ty od razu, że to jego skurwysyna, pójdę i go wpierdolę, albo będę go obgadywał za plecami, no nie? Natomiast z nauk Jezusa można tam wywnioskować, że nie, jedynie jeżeli będzie sprawiać ci krzywdę, ale taką krzywdę fizyczną, to wtedy macie ingerować. A tak to normalnie się nie przejmować nim, jedynie mieć nadzieję, że będzie lepszym człowiekiem w przyszłości. Nie mogę tu wejść w ogóle? A, tu mam iść. Bo ja ci pojebał. I nawet jest taki zapis w Biblii, że Jezus powiedział do apostołów, zaraz sobie przypomnę, jak to było. Sprzedajcie swe szaty i kupcie za to dwa miecze, to wystarczy. Czyli nie atakujcie, tylko brońcie się nimi, no nie? O, koniec, jak cudnie. Więc tutaj możecie zauważyć, że ja mam takie właśnie trochę inne podejście do tej religii, ale na pewno nie można mnie nazwać ateistą, no chyba, że wy macie jakieś natankowe podejście do tego, że jeżeli nie wierzę w Boga, tylko wierzę w jakichś tam innych ludzi chodzących po wodzie, bo są ludzie, którzy bardziej wierzą w Boga niż w samego Jezusa, chociaż Bóg jakoś nie objawił się w innej postaci. W ogóle sam Jezus, on był bardzo dobrym dyplomatą, ponieważ... to jest tak, że apostołowie to są na faktach, są fakta, że apostołowie
to mówią, że to byli jacyś wielcy mędrcy i takie tam. Byli potem, ale na samym początku to były takie wioskowe głupki, no nie? I Jezus wiedział, że jeżeli im zacznie opowiadać swoje mądrości, to oni uwierzą spokojnie w to, bo jest dobrym dyplomatą. I jak oni uwierzą, to ludzie też się zaczną tym interesować, bo pomyślą sobie, oni uwierzyli, to czemu, to coś w tym musi jest, jeżeli ktoś ich posłuchał, no nie? Jeżeli oni wysłuchali Jezusa. Coś musi w tym być, no nie? I to jest dosłownie dyplomacja, moi drodzy. A nie, kurwa... Powiem tak, prawdziwy dyplomata jest w stanie udowodnić swojej babci, że nie jest głodny. O! O kurwa. Zwykli ludzie! A nie, nie ufam im. Tam jest ten skurwysyn. Coś mówisz? Moorhead, I've met your demand. Really? See for yourself. Kurt, my boy, you are with us again. Co? You've certainly grown into a fine young man. I've been waiting for you. Co? Time for your part. Czy ja mam rozumieć, że jestem klonowany? Calm off the beasts. Calm them down. Whatever it takes. We're tired of fighting. I started to have doubts about you. Ej, nie chcę nic mówić, ale masz fartuszek ujebany. Well, you are human beings. Those ill-made beasts shouldn't live. The natural strength of their souls was eradicated by your quest for power. My discoveries and techniques are life-changing miracles, but all you did was make a hideous army. That's not why I came here. I wanted to create something beautiful. We can make this work. From now on, everything will be peaceful. No heroes, no villains, no more human vices or flaws. A new beginning, General, the way it was before. They will have purpose and faith. They will have God. The perfect. Ty debilu, powiem ci coś. Nieważne, czy będzie porządek, czy nie, czy będą religie, czy nie, ludzie i tak będą się zabijać. Wojny będą trwały i będą trwać. To jest nieodłączne. To jest nieodłączna nieodłączność wszystkich organizmów na Ziemi. You still don't get it, do you? I am the God. Bardzo brzydkim Bogiem. A nie, to my jesteśmy. O, fuck, rebelia! Motherfucker! Dobra, rebelia w następnym odcinku! Do zobaczenia, subskrybujcie, komentujcie! Pa, 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 bo tu napierdalają dosłownie Ikea, musi od nowa tutaj wszystko wejść. Dobra, na razie, pa!